Witamy Państwa w kolejnym odcinku Poprzez Wieki. Dzisiaj mamy wyjątkowego, pierwszego naszego damskiego gościa. Jest to Marta Darcińska. Silvererum, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Silvererum17 na Instagramie. Odwiedźcie koniecznie, polubcie, polajkujcie. No i zapraszamy. Marta, w ogóle co Cię do nas tutaj przyciągnęło? O czym chciałabyś nam opowiedzieć? Nasze spotkanie jest poświęcone postaci Anny Ostrogskiej. Wspomnę również o jej córkach, o Katarzynie, Annie Alojzie i Zofii, które również są dla mnie istotne jako damskie bohaterki, jako kobiety mojej ulubionej epoki, czyli początku XVII wieku. No tak, kobieta w XVII wieku to raczej taka, no cóż, siedzi w domu, tak? Pierze, kroi kiełbasę. To dlaczego te panie są takie wyjątkowe? Może zaczniemy od jakichś takich ramów historycznych, jakbyś mogła nam je nakreślić, żebyśmy wiedzieli, gdzie się obracamy, w jakich warunkach, że tak powiem, przyszło tym paniom żyć. Tak, przede wszystkim to właśnie cała moja działalność, że tak to powiem górnolotnie, popularyzatorska, opiera się na tym, żeby właśnie przybliżyć realia życia dawnych kobiet i aby nie zamykać dawnych kobiet właśnie w tym kółku, jakim był dom, dzieci, gotowanie i obowiązki domowe, bo dawna kobieta miała znacznie szersze pole manewru i wpływania na rzeczywistość, niż nam się to powszechnie wydaje. I właśnie dlatego też nie rób takich min, bo zaraz się udowodnię. Na przykładzie właśnie księżnych Ostrogskich, konkretnie Anny Ostrogskiej, jak już mówiłam, oraz jej córek, które mimo tego właśnie, że były kobietami i żyły w czasach bardzo odległych od czasów emancypacji, czyli właśnie na początku XVII wieku, to mimo to w pełni wykorzystywały swoją pozycję społeczną, moim zdaniem do czynienia dobra po prostu. Więc zaraz wszystko opowiem. No dobra, dobra, mamy te panie. Oczywiście każdy mężczyzna wie, że to kobieta jest tą szyją, która nami kręci na prawo i lewo i że każda domowa decyzja jest naszą wspólną. Pozdrawiam oczywiście moją kobietę bardzo serdecznie. Mówisz cały czas o tych paniach. Powiedz mi w takim układzie, dlaczego one były takie wyjątkowe? Tak, tak, już mówię. Ale wiesz co? Najpierw te ramy czasowe epoki są istotne. No dobra, to wracamy do ram tak, czasowych epoki. Wróćmy jeszcze do ram czasowych i w ogóle do charakteru epoki. Mówimy o przełomie XVI i XVII wieku, czyli są to czasy świetności dawnej Rzeczpospolitej. Są to czasy panowania króla Zygmunta III Wazy. Są to czasy, kiedy Rzeczpospolita osiągnęła blisko ten 1 000 000 km². Nasze bohaterki, księżne Ostrogskie, miały swoje majątki na współczesnych wschodnich rubieżach obecnej Polski. Dawniej to była raczej środkowo-zachodnia część ówczesnej Rzeczpospolitej. Mam tutaj na myśli okolice Zamościa, Jarosławia, czyli pogranicze polsko-ukraińskie współczesne. I tak wyglądała ówczesna Polska. Wiemy mniej więcej, gdzie to się działo i kiedy, ale też warto nakreślić ten charakter duchowy epoki oraz charakter kulturalny czasów, o których mówimy, a mianowicie są to czasy kontrreformacji, są to czasy baroku, czyli okres bardzo barwny, zarówno w historii takiej politycznej, powszechnej Europy, jak również w historii sztuki i w historii obyczajów. To w zasadzie ty powinnaś mi zadawać pytania, ale teraz ja pozwolę sobie na drobne pytanie. Powiedz mi, z czym tobie się kojarzy barok? No nie jest to najtrudniejsze pytanie. Barok, jak wiadomo i wszyscy wiedzą, to szabla, koń, wojna z Turkami, Tatarami. No cała Rzeczypospolita w ogniu, rokosze i inna taka, wiecie, wolność szlachecka. No z czym mężczyźnie się może kojarzyć barok? No ale właśnie ty mi mówisz o czasach, o tym, co się działo w epoce baroku tak politycznie i wojskowo, militarnie. Ale powiedz mi, z czym tobie się sztuka baroku kojarzy? Jezu, sztuka, sztuka. Dla mężczyzny sztuką jest na przykład sztuka mięsa, proszę państwa. Sztuka mięsa kojarzy mi się z kilogramami. No dobrze, no to co możemy mieć barokowe? Mamy barokowe krzesła, można mieć szafy wprost z baroku. No jak widzisz wnętrze barokowe albo obraz barokowy, to jak odbierasz takie dzieła?
No i teraz wymaga się ode mnie duszy artysty, to straszne. Dobrze. Ciepło, przyjaźnie, miło? Nie, to źle odbieram. Nie, znaczy nie, wiesz, odbiór jest twój osobisty, tylko często spotykam się z takimi opiniami, że sztuka barokowa jest przeładowana i jest... Chodzi ci o ten taki przepych. Tak, że jest przeładowana, pełna przepychu, co jest raczej na minus dla sztuki barokowej i że jest wręcz kiczowata, co jest absolutnym niezrozumieniem tematu. Sztuka barokowa powstała, znaczy może nie tyle powstała, ale barok wykorzystywany przez kulturę i przez Kościół katolicki ówcześnie miał na celu kulturalnie i duchowo wspomagać katolicyzm oraz walkę kontrreformacji z reformacją. Tak na dobrą sprawę możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że sztuka barokowa zrodziła się właśnie, albo doszła do pełnego rozkwitu za sprawą zakonu jezuitów, którzy byli wówczas prawą ręką Watykanu i papieża, którzy poprzez kulturę i sztukę... Słynął z tej swojej kultury jezuici. No, wystarczy poczytać. Tak. Którzy poprzez kulturę, sztukę, naukę, edukację, wspaniałe gmachy kościołów, kolegia, gdzie kształciła się młodzież zarówno szlachecka, jak i mieszczańska, ale także ubogiego pochodzenia, dążyli do tego, żeby właśnie jak najwięcej ludzi pozyskać dla wiary rzymskokatolickiej i tym samym przeciwdziałać reformacji, która już w wieku XVI, wtedy kiedy się zrodziła, zataczała coraz szersze kręgi w Europie Zachodniej. I właśnie te czasy takiego starcia duchowego i kulturowego przyczyniły się właśnie do klimatu, nastroju i rozwoju sztuki barokowej. Sztuka barokowa jest pełna, jak już wiemy, pełna kontrastów, ale też ekspresji, mistycyzmu. Jest bardzo barwna i dynamiczna, jest bardzo emocjonalna, ona działa na emocje. I księżne Ostrogskie, o których właściwie jest ten odcinek, były wrażliwe na tą sztukę i bardzo blisko były związane z zakonem jezuitów. Dlatego też warto jest na samym początku opowiadania o tych kobietach wspomnieć właśnie, czym była sztuka baroku, jak ona się przyczyniła na takim polu polityczno-kulturowo-obyczajowym epoki i jaki to ma związek z naszymi kobietami, z naszymi bohaterkami i jakie tutaj są współzależności między kulturą, sztuką oraz tymi kobietami. Bo to jest wszystko istotne dla całej epoki oraz ich działalności. Żeby zrozumieć, co kierowało tamtymi kobietami, dlaczego to, a nie co innego było dla nich ważne, musimy rozumieć, w jakich czasach żyły, w jakiej rzeczywistości funkcjonowały i co było dla nich właśnie istotne, dlaczego one wiodły taki, a nie inny żywot. No dobra, czyli wracamy sobie, jak już mamy nakreślone te nasze, wiedzą Państwo, ramy historyczne. Epoki, kultury i baroku sztuki. Oraz sztuki, pamiętajmy o sztuce, która jak wiadomo jest wspaniała, piękna i cudowna i to jest nasza wspólna decyzja. Zapytam się dalej o te miłe panie. Powiedz mi w takim układzie, czym one zasłynęły, co takiego zrobiły, co wyróżnia je na tle historycznym z tak wielu innych kobiet, które też, że tak powiem, żyły w tamtych czasach. Księżne Ostrogskie były wyjątkowe z tego względu, że były dziećmi swojej epoki. One w pełni realizowały ideały ówczesnej kobiety. I teraz znowu zrobię na tobie mały eksperyment. O nie. Zapytam cię, jak myślisz, czy bycie żoną, matką, jednocześnie wspomożycielką Kościoła, a także kobietą głęboko wierzącą, pobożną, oddaną mężowi, oddaną sprawom wyższym, zaangażowaną w życie społeczne, zaangażowaną przede wszystkim w zbawienie dusz i to wszystko jednocześnie. Czy to jest wymagające? Nie, myślę, że absolutnie tak. To właśnie opisałaś taki ideał kobiety każdego mężczyzny, taką, wiesz, panią, która ogarnie wszystko w domu, przyniesie ci jeszcze kanapeczkę i zrobi kawę porankiem. Znaczy wiesz, księżne miały od tego ludzi, żeby nosić kanapeczki. Widzą Państwo, ja też bym chciała mieć od tego ludzi. Ale właśnie to jest niesamowite w tych postaciach,
że one faktycznie, zresztą nie tylko one, bo kobiet takich jak Ostrockie było więcej w Rzeczpospolitej, przy czym ja je postrzegam jako takie sztandarowe przykłady, że ten ideał, który był narzucony przez ówczesną kulturę kobietom, był do zrealizowania. Jego dało się zrealizować, ponieważ zarówno Anna Ostrocka, jak i jej córki łączyły obowiązki małżeńskie z wychowaniem dzieci, z prowadzeniem samodzielnym majątków, potężnych majątków, które prowadziły w sposób bardzo dla tych posiadłości korzystny i pomyślny, kiedy już były wdowami, kiedy samodzielnie odpowiadały za swój własny dobytek, jakim były potężne fortuny magnackie, bo o takich właśnie kobietach mówimy, a przy tym prowadziły działalność fundacyjną i działalność charytatywną. Więc były to kobiety niesamowicie zapracowane i mimo tego, że żyły w ogromnym bogactwie, bo mówimy właśnie o kobietach, o jednych z najbogatszych kobiet w ówczesnej Rzeczpospolitej, mimo to te kobiety żyły w dość surowych warunkach. One były niemalże ascetkami. Mimo tego, że mogły sobie pozwolić na ogromny przepych i bogactwo, to one żyły w dużej skromności i pokorze, co również możemy wnioskować na podstawie ich portretów. Widzimy na nich kobiety bardzo skromnie ubrane, wręcz w strojach niemalże zakonnych, co może zastanawiać, dlaczego tak bogate kobiety wyglądają tak skromnie. Ale właśnie przybliżając sobie ich życiorys, możemy łatwo wywnioskować, dlaczego one żyły w ten sposób. I tak dodam jeszcze, że to właśnie jest przedmiotem mojej pracy magisterskiej. Ojej, na naprawdę? Historii sztuki. Tak, tak. Mam na celu prześledzić właśnie wpływ tych wzorców osobowych, jakie realizowały księżna Ostrockie ze swojego życia, na sztukę portretową, właściwie na podstawie ich portretów. Więc to jest takie... Stąd takie zamiłowanie do tego baroku. Tak. To jest taki dosyć trudny temat. Mhm. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Nie, na pewno sobie poradzisz, absolutnie. Myślę, że ja i widzowie będziemy trzymać kciuki. Dobra. Mamy te panie, które rzeczywiście robią wiele w takim układzie. Są dość wyjątkowe. Są bardzo zamożne, jak sobie rozmawialiśmy. Są bajecznie bogate. To, proszę Państwa, ja też bym kiedyś chciał. Natomiast jeżeli chodzi o ich taką działalność, o której sobie tutaj rozmawiamy, to może byś mogła nam przybliżyć jakieś dokonanie takie, które nie wiem, mnie i widzom, którzy do tej pory nie wiedzieli nic na ten temat, będą się jakoś tak pozytywnie kojarzyć, albo w jakikolwiek sposób kojarzyć. Mhm. Może coś widzieliśmy, może, no nie wiem, pewnie będziesz wiedziała, o co mi chodzi. Tak, oczywiście wiem, o co ci chodzi. Więc zajmiemy się tak bliżej postacią Anny Ostrockiej. Ona urodziła się w roku 1575 w Jarosławiu. Jarosław był później jej siedzibą, mimo tego, że w roku 1593 lub 4 wyszła za mąż za Aleksandra Ostrockiego, czyli możnego kniazia wojewody wołyńskiego, który był co prawda wyznania prawosławnego, ale to nie przeszkadzało, żeby zawrzeć małżeństwo między katoliczką a prawosławnym. Naprawdę nie było żadnego, że tak powiem, problemu, dysonansu, nic takiego? To rodziło pewnego rodzaju komplikacje, ale to było częste w kręgach ówczesnej szlachty i magnaterii, że łączono ludzi dwóch różnych wyznań i faktycznie to później przekładało się na pewnego rodzaju problemy w kwestii wychowania dzieci i tak właśnie było w kwestii synów tej pary. Oni mieli ogólnie 7 dzieci, 3 córki i 4 synów. I ci dwaj starsi synowie, Adam Konstanty i Janusz Paweł, zmarli w swojej wczesnej młodości, około 22 roku życia. I była to ogromna tragedia dla rodziny oczywiście, bo byli dobrze wykształceni, podróżowali po Europie, kształcili się na zachodnich uniwersytetach i zapowiadali się właśnie jako spadkobiercy fortuny i całego dziedzictwa oraz schedy po znakomitych przodkach. Niestety właśnie zmarli bardzo młodo i nie dane im było właściwie nawet się ożenić. Marta, na co umarli? Na co umarli? Wiesz co, to jest ciekawa historia i tutaj się otwiera kolejny wątek, ponieważ oni obaj zmarli w czasie podróży w Lublinie. W wyniku jakiejś nagłej choroby, która ich po prostu zbiła z nóg i znaleźli tak jakby bezpieczne
nie wiadomo, czy bezpieczne, czy niebezpieczne, ale znaleźli w tej sytuacji opiekę, schronienie na dworze Anny Poniatowskiej, Primowoto Stadnickiej, która z kolei miała zatarg z ich matką, czyli księżną Anną. Właściwie to był zatarg Anny Ostrowskiej z jej mężem, czyli Stanisławem Stadnickim. Sławnym Stanisławem. Zwanym Diabłem Łańcuckim. I nie wiadomo właściwie, czy był to przypadek, że dwaj jedyni, którzy się ostali na świecie wśród żywych, synowie Anny zmarli akurat na dworze Anny Primowoto Stadnickiej, Sekundowoto Poniatowskiej. A to jak starasz trucizna, czy nie? Wiesz co, to jest prawdopodobne. Tylko to jest zastanawiające, że oni zachorowali akurat przejazdem w Lublinie i lecząc się, czy dochodząc do zdrowia na dworze Anny Stadnickiej, tak ją nazwijmy, tam właśnie zmarli obaj synowie w przeciągu roku jednego. Więc to jest zastanawiające. Nie wiem, ile w tym przypadku, a ile celowego działania. W każdym razie Anna Ostrowska przyczyniła się do zabicia Stadnickiego, który mocno jej zaszedł ze skórę, bo najeżdżał na jej dobra i za nic miał sobie jakąkolwiek grzeczność sąsiedzką. No w końcu diabeł to diabeł. Nie darmo sobie zapracował. Na taki przydomek. Dokładnie tak. Wobec czego możemy wnioskować, że Anna Stadnicka, która popierała męża w jego działaniach, chciała być może w jakiś sposób uderzyć w osobę Anny Ostrowskiej i być może właśnie... Taki cios musiał boleć. Tak, o ile on był celowy. Trudno powiedzieć. W każdym razie Annie zostały tylko trzy córki. Zofia wyszła, najstarsza ponoć, Zofia wyszła za mąż za Stanisława Lubomirskiego. Zmarła dosyć młodo, bo przed 30 rokiem życia zdążyła za to w tym czasie urodzić piątkę dzieci i została zapamiętana jako kobieta bardzo pobożna, skromna, cicha. I po jej śmierci przedwczesnej jej mąż nie ożenił się po raz drugi, więc możemy wnioskować, że to było małżeństwo bardzo udane i cieszące się wzajemną miłością, szacunkiem. Więc taki był los Zofii. Druga z córek, Katarzyna, wyszła za mąż za Tomasza Zamojskiego i była właścicielką Zamościa. Po śmierci męża gospodarowała w sposób wspaniały tym miastem, przyczyniając się również do budowy nowego gmachu Akademii Zamojskiej. Także oczywiście dbała o pomyślny rozwój miasta. Była bardzo mądrą, sprawiedliwą właścicielką tego wspaniałego miasta. I co mogę o niej więcej powiedzieć? Oczywiście była w jakiś sposób podobna do swojej matki, ponieważ czytając opracowania i biografię Anny Ostrowskiej, wyłania się nam obraz kobiety bardzo mądrej, sprawiedliwej, która była niezwykle zaradna i potrafiąca kierować naprawdę ogromnym majątkiem w sposób przemyślany, w sposób dalekowzroczny, taki, który przyczynił się do rozwoju ich miast, ich posiadłości. I właśnie Katarzyna była w tej kwestii bardzo podobna do swojej matki, bo podobnie jak matka, szybko wdowiała i przejęła jakby obowiązki, rolę głowy rodziny, czyli swojego męża, i doprowadziła właśnie do rozkwitu swoich majątności. Jak się słyszy w XVII wieku, że kobieta szybko wdowiała, to tak człowiek od razu myśli o tej truciźnie. Wiesz co, nie, to nie można demonizować. Ja wiem, że to są żarty, ale nie, to było udane małżeństwo. Trzeba przyznać, że akurat córki pani Ostrowskiej miały bardzo udane małżeństwa. No tak, no widać, że były zaradne, że tak powiem, po mamie. Były to mądre kobiety, niezwykle mądre kobiety. I tutaj właśnie możemy obalić ten mit, że dawna kobieta potrzebowała opieki albo wręcz takiej jurysdykcji mężczyzny nad sobą, jakiegoś męskiego ramienia, który ją kierował przez życie, więc nie. Oczywiście kobieta w małżeństwie wiodła inny żywot, ponieważ dzieliła obowiązki ze swoim mężem, które... domem, czy też... Tak, które przebiegały według konkretnej linii. Jej przypadały obowiązki bardziej kobiece, skupiające się na domu, na dzieciach, a z kolei mężczyźnie na kierowaniu majątkiem, ale to często tak było, że mężczyzna, który chwilowo wybył z domu, na przykład pojechał na Sejm albo na wojnę, lub z tej wojny nie wrócił,
to wszystkie jego obowiązki przechodziły na kobietę, która stawała się w zasadzie głową całej rodziny. Była zarówno matką, jak i no, ojcem dla swoich dzieci. I to w ogóle w niczym nie przeszkadzało. Wręcz nie napierano na wdowy, aby wychodziły po raz drugi za mąż. Wręcz przeciwnie. Dawano im pełną swobodę. Kobieta mogła decydować samodzielnie, czy wyszła za mąż, czy nie wyszła. Jak wychowywała swoje dzieci, decydowała samodzielnie o ich małżeństwach, więc tak na dobrą sprawę kobieta w stanie wdowim miała pełnię swobód i myślę, że to był taki stan najkorzystniejszy dla kobiet. Jeżeli patrzymy przez pryzmat wolności i swobód i takiej pełnej suwerenności, to właśnie stan wdowi to gwarantował kobiecie. Małżeństwo sprawiało, że rzeczywiście kobieta była podległa mężowi, to jest oczywiste, ale nie była to taka podległość, którą możemy rozpatrywać w sensie negatywnym, ponieważ wzorzec żony oraz sam wzorzec ówczesnego małżeństwa, teraz mówimy oczywiście o wzorcach tych idealnych, które chciało widzieć ówczesne społeczeństwo, a nie o tych, które rzeczywiście były. Rzeczywiście były, tak. To małżonka i w ogóle małżeństwo miało się opierać na wzajemności, na wzajemnym szacunku, na lojalności, na oddaniu. Miłość oczywiście też była pożądana, ale ona nie stanowiła podstawy małżeństwa. Rozumiem, że gdzieś się kalkulowała tam pod koniec spisu. Wiesz co, właśnie niekoniecznie, bo znamy małżeństwa bardzo udane, o których zachowały się wspomnienia, że małżonkowie darzyli się miłością. Przy czym musimy pamiętać, że małżeństwo dawniej nie opierało się na tym romantycznym uczuciu, zakochaniu, to tak jak dzisiaj. To była instytucja. Tak, to była oczywiście instytucja i oczywiście małżeństwo, miłość w małżeństwie była mile widziana, ale nie była konieczna wymagana do zawarcia. Dokładnie. Małżeństwo, więc przede wszystkim musiała być to świadomość wzajemnych praw i obowiązków małżonków wobec siebie nawzajem, no i szacunek, lojalność, to było najważniejsze. Co panie zrobiły takiego, co my teraz, dzisiaj mogliśmy sobie, nie wiem, wiesz, zobaczyć, przeczytać, może coś ufundowały, może, no nie mam pojęcia, ale ty na pewno masz, więc... Więc przede wszystkim takim największym osiągnięciem księżnej Anny jest walne przyczynienie się do rozwoju miasta Jarosławia. Był to czas, który historycy uważają za okres rozwoju i największego rozkwitu Jarosławia w ogóle w dziejach, w historii, właśnie za sprawą bardzo mądrej polityki księżnej Anny, do tego stopnia, że była gotowa rozwijać swój majątek kosztem sąsiednich miast, na przykład doprowadzając do zamknięcia, zawieszenia jarmarku w Przemyślu, który kolidował z jarmarkiem w Jarosławiu. To są miasta, które leżą nieopodal siebie. Jaki miły sąsiad. Znaczy, no wiadomo, że Przemyśl bardzo nie ucierpiał na tym, bo prawdopodobnie jarmark przeniesiono na inny termin. Ale faktycznie Anna bardzo dbała o to, żeby Jarosław rozwijał się prężnie. No bo wiadomo, bogaci mieszkańcy wpływały bezpośrednio na jej bogactwo, więc to wszystko było ze sobą sprzężone. Właścicielom majątków zależało na tym, żeby ich majątności cieszyły się swobodami oraz dobrze się rozwijały, bo to wpływało bezpośrednio na ich stan posiadania. Więc Anna to wiedziała i przyczyniła się właśnie również do urbanizacji miasta. Ona w sposób dość przemyślany decydowała o rozwoju przestrzennym i urbanizacyjnym Jarosławia. Również była świadoma estetyki, ponieważ zachowały się właśnie w archiwach jej wspomnienia mówiące o tym, że nie tylko użyteczność budynków jest istotna, ale również ich estetyka. Ona twierdziła, że właśnie architektura jest ozdobą miasta, więc to też wskazuje na to, że na pewno była ta kobieta wrażliwa na sztukę, no i przede wszystkim dobrze wykształcona, jeżeli miała tego świadomość. No, księżne ostrogskie były doskonale wykształcone, to trzeba przyznać. Co do wykształcenia, to Anna sprowadziła do Jarosławia siostry benedyktynki, które również kształciły jej córki. I siostry benedyktynki nie tylko dostały kościół i klasztor od Anny, ale także mnóstwo ułatwień oraz ulg, na przykład ulgi podatkowe, które Anna wyjednała im od Sejmu, możliwość korzystania z jej lasów, z jej stawów,
a także liczne majątki ziemskie z młynami, z karczmami, ze stawami, z których mogły korzystać do woli i wykorzystywać na rozwój swojego klasztoru oraz kościoła. Więc Anna niewątpliwie przyczyniła się w ten sposób do rozwoju kulturalnego miasta, ponieważ posiadanie w swoich granicach, swojej majątności, dobrze prosperującego zakonu, który jeszcze był zakonem kształcącym, uczącym, tworzyło też taki ośrodek edukacyjny, kulturalny z Jarosławia. Więc no, trzeba przyznać, że Anna była wrażliwa nie tylko na kwestie mądrej polityki, ale też polityki kulturalnej, oświatowej, można tak to określić dzisiaj. Była blisko związana z zakonem jezuitów, które również intensywnie wspomagała. Pieniądze, które wydała zarówno ona, jak i jej córki, szczególnie Anna Lojza, na fundację na rzecz jezuitów, to są ogromne sumy. To były potężne fortuny wydane na jezuitów i w skali ówczesnych realiów ekonomicznych, jak i współczesnych. Zresztą możemy, jadąc do Jarosławia, osobiście zobaczyć tą wspaniałą architekturę sakralną, do której budowy i powstania przyczyniła się Anna Ostrogska. Są to naprawdę wspaniałe budowle. Byłam zresztą tam niedawno i w marcu bodajże. I u mnie na profilu na Instagramie właśnie można zobaczyć. Zachęcamy, by odwiedzić i sprawdzić sobie. Tak, w zakładeczce barokowy Jarosław jest tam właśnie moja relacja z kościoła pierwotnie jezuickiego, chociaż jak wyczytałam, on najpierw właśnie należał do benedyktynek, później do jezuitów, a obecnie należy do dominikanów już od dobrych 200 czy 300 lat, bo po kasacie zakonu jezuitów klasztor oraz kościół trafił w ręce dominikanów i ojcowie dominikanie posługują tam do dzisiaj. W każdym razie sam gmach kościoła oraz klasztoru jest potężny i naprawdę piękny. Odznacza się wspaniałym, kunsztownym barokiem. Wystrój ma fenomenalny. I polecam oczywiście odwiedzić nie tylko mojego Instagrama, ale sam Jarosław. Więc obserwując to, co Anna po sobie zostawiła, możemy sobie uzmysłowić, jak wielkie było jej zaangażowanie w sprawę rozwoju Kościoła katolickiego, w sprawę kontrreformacji oraz mądrego rozwijania swoich dóbr także w kwestii kulturalnej oraz estetycznej. No tak, tak, tak. Teraz, moi Państwo, wiemy, że barok to również estetyka, piękno, tak? Tak. Oraz wyjątkowy Jarosław. Wyjątkowy tak. Jarosław to... Wiadomo, różnie może być, ale chętnie bym odwiedził Jarosław, na pewno sprawdzę Instagram. Tak, tak, Zamość też możesz odwiedzić. Byłem w zeszłym tygodniu. Wiem, widziałam. Zamość z kolei nosi w sobie ślady działalności córki Anny, czyli Katarzyny Zamojskiej, która była teściową Jeremiego Wiśniewieckiego. Warto przy tej okazji wspomnieć, gdzie się znajdujemy. Tak, 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 absolutnie. Bo jesteśmy w klasztorze na Świętym Krzyżu i tutaj gdzieś pod nami znajduje się krypta z domniemanymi zwłokami. Domniemanymi, pamiętajmy. Tak, księcia Jeremy. I właśnie nasza Katarzyna, czyli córka Anny, była jego teściową, ponieważ miała córkę Gryzeldę Zamojską, która wyszła za Wiśniewieckiego. No jak się ładnie to wszystko widzisz, jak to wszystko się łączy? Dokładnie, tak. Tak, to tu nic nie jest przypadkowe. Nie, nie, to, że tu jesteśmy, też nie jest absolutnym przypadkiem. No dobrze, Marta, no strasznie Ci dziękuję. Zapraszamy na Marty Instagram. Silva Rerum. Tak, Silva podkreśnik Rerum, podkreśnik 17, cyframi rzymskimi, ale pisanymi małymi. Bardzo trudne. To jest skomplikowane. Napiszemy Wam w bio, jak to wygląda. Tak. No i oczywiście również na Marty Facebooka, który nazywa się zupełnie inaczej. Nazywa się troszeczkę inaczej, Nobilis Domina. Silva Rerum 17. Linki będą. Linki będą absolutnie w bio. Ja dziękuję serdecznie, Marcie. Ja też Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam jak zawsze do tam, wiecie, subskrybowania na dole. No i co? I zapraszamy Was na następny odcinek już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.